Witam. Powiem teraz kilka słów na temat tego, jak porządkować płyty. No właśnie, tych piosenek, tych opowiadań, filmów jest mnóstwo. Jeżeli uczy się bardzo dużo dzieci, tak jak ja, naliczam ostatnio około 150 różne kursy. Ja po prostu nie biorę poszczególnych płyt, a już na pewno nie biorę oryginałów, jeżeli takowe mam. Tylko no, robię oczywiście coś nielegalnego, zgrywam je dla własnych potrzeb, ponieważ oryginały szybko się niszczą, nie mogę ich ze sobą nosić, a poza tym często potrzebuję mieć kilka egzemplarzy, także po prostu je kopiuję i trzymam w takich skrzynkach. No i oczywiście tylko ja to wiem, ale to należy sobie ułożyć według własnego klucza, nie wiem, wiekowo, na przykład tutaj będą dzieci w przedszkole, tam będą dzieci szkolne, albo nie wiem, tutaj filmy, tam opowiadania. Ja układam to nieco inaczej, kluczem związanym z moim uczeniem w Helendoron. Ale generalnie to są dzieci starsze, to są dzieci młodsze. W ten sposób, tak? Po prostu to są te płyty i to są wszystko kopie. Oryginały trzymam w domu. One nigdzie nie wychodzą, bo są dla mnie cenne. W ten sposób nie muszę kupować kolejne płyty po roku. Nawet jeśli to jest 30 zł za płytę, to jest 130 zł. Po co mam wydawać pieniądze, kiedy mogę za złotówkę kupić płytę i skopiować i nosić ze sobą tylko kopie. Nigdzie tego nie rozpowszechniam, to jest tylko dla mnie. Polecam taki sposób. Pozdrawiam.